Dzień dobry, w nowym odcinku Jebane PlayStation. Moi drodzy, prawdopodobnie jestem najbardziej nostalgiczną osobą, jaką kiedykolwiek spotkaliście na waszej internetowej drodze życia. Uwierzylibyście? Dla mnie calutkie życie to jest kiedyś to było, ja bez przerwy wspominam i ciągle chcę wracać myślami, ale też ostatnio coraz częściej głupimi zakupami, do starych, lepszych czasów. A jako, że jedyną rzeczą, którą mniej albo bardziej, ale interesowałem się od zawsze są gry wideo, to mój czas na ziemskim padole liczę nie latami, tylko generacjami konsol. Ktoś powie, 2001 rok to 99% osób będzie miało przed oczami ataki na Volt Centertel. Ja natomiast pomyślę sobie, wtedy zacząłem marzyć o Game Boyu Advance. Jestem bardzo pozytywny, a konsolą do gier, od której się cała ta moja miłość do gier zaczęła i dzięki której prawdopodobnie istnieje ten kanał, jest pierwsze PlayStation, znane też jako PSX. I jakby coś, to specjalnie się podłożyłem, żeby ktoś zaraz napisał, właściwie to PSX to jest nagrywarka Personal Video Recorder ze zintegrowaną konsolą PlayStation 2. Tak! A Holandia niedawno oficjalnie zmieniła nazwę na Niderlandy i kolektywnie wszyscy mamy to w dupie. Jakby ktoś nie wiedział, to PSX wzięło się od PlayStation X, czyli nazwy kodowej tej konsoli i w sumie to Sony nigdy tak oficjalnie tego skrótu nie używało, ale jakoś tak przylgnęło i się nie chciało odczepić, jak ta wkurzająca ksywka, którą wymyślili wam koledzy. Przepraszam, że wam właśnie dałem flashbacki z Wietnamu. W każdym razie z pierwszym playem kupionym przez mojego kuzyna, który dzięki Bogu mieszkał tak z 80 metrów ode mnie, spędziłem najwspanialsze chwile mojego dzieciństwa. Wychowały mnie gry wideo i właśnie w tym tygodniu będziemy wspominali. Pogadamy o najlepszych i najgorszych grach, o tym jak Playak wciąż nie daje o sobie zapomnieć, powspominamy jego sytuację w pięknym kraju, w którym zeszło pewnie kilkadziesiąt tysięcy konsol i może ze cztery oryginalne gry, a ja znowu przez cały tydzień będę grał tylko na PlayStation. Tak więc nie zdziwcie się, jeżeli zacznę płakać. Przenieśmy się do lat 90. To wtedy poznałem Ferbiego, Tamagotchi, Harry'ego Pottera, Pokémony, Czarodziejkę z Księżyca, gry wideo, no i ogólnie te wszystkie najgorsze koszmary księdza Natanka. Ale mimo tego wyrosłem na... no... to może pominijmy. Wydaje mi się, że raczej każdy, kto świadomie włączył kilkudziesięciominutowy film o starej konsoli, już milion razy słyszał tę historię o tym, jak to Sony chciało współpracować z Nintendo, ale Nintendo się wypięło na nich. Później poszli do Segi, ale Sega też się na nich wypięła, a później pewnie popatrzyli na 3DO i Jaguara i stwierdzili, że oni to jednak nie lubią pracy w grupach i wolą robić wszystko sami. A jeżeli nie, to gdzieś tutaj jest podlinkowany rewelacyjny materiał właśnie o tym, takie absolutne podstawy, trwa godzinę 20. Poczekam. Ale tak w ramach ciekawostki i zachęty dla was do głębszego grzebania, mogę wam powiedzieć, że po krótkim, aczkolwiek gorącym romansie Sony z Nintendo pozostało nam malutkie, słodziutkie Nintendo PlayStation, którego było 200 egzemplarzy, ale 199 zniszczyli, ostał się jeden i w zeszłym roku sprzedali go na aukcji za 1,5 miliona złotych. I pewnie zastanawiacie się, kto go kupił. Otóż mam go w folderze pobrane w formacie JPG, a kupił je koleś, który w latach 90. założył sobie kilka stron internetowych, a wtedy jakby w Stanach ktokolwiek zakładał strony internetowe, od razu zostawał milionerem i teraz może sobie siedzieć na dupie, kolekcjonować stare gry i opowiadać o tym w internecie. Też bym tak chciał. Natomiast na dobry początek tego retro tygodnia chciałbym może nie przyglądać się historii narodzin PlayStation, tylko raczej zastanowić się, co sprawiło, że Sony odniosło sukces i zmieniło świat gier już swoją pierwszą konsolą. Bo wiecie, kiedy na początku lat 90. Sega rzuciła wyzwanie Nintendo i przegrała, ale przegrała tak jak Rocky w pierwszym filmie, to znaczy i tak wygrała, to coraz więcej amatorów zaczęło się pchać do zabawy w konsolę, bo po prostu wyczuli w tym ogromny pieniądz. I to po pierwsze, a po drugie to jeszcze przechodziliśmy wtedy z grafiki 2D do 3D i z kartridży na płyty, przynajmniej niektórzy. Tak więc drugiej tak wielkiej zmiany w grach nie doczekamy się już chyba nigdy. Chociaż nie wiem, bo podobno nowe RTX-y mają być o 14% wydajniejsze od kolejnej generacji, tak więc może. No, w każdym razie sporo nowych firm próbowało, ale nawet ci starzy wyjadacze mieli tyle okazji jak nigdy, żeby upaść i rozwalić sobie głupi ryj. I właściwie wszyscy oprócz Sony spadli z rowerka. Amiga CD32, Atari Jaguar i 3DO, to na nich się może nie skupiajmy, bo one były i może zrobimy o nich kiedyś osobne odcinki, ale ich historia do odegrania w tej historii to jest, kurczę, jak role polskich aktorów w amerykańskich filmach. To znaczy, no, fani być może pamiętają, że
istnieją. Natomiast po długich i wnikliwych analizach mogę stwierdzić, że sekretem sukcesu Sony i tego, że Nintendo spadło z tronu na dwie generacje, a Sega się już nigdy nie podniosła, było to, że no oni sobie jakby sami wsadzili kije w szprychy, a PlayStation jako sprzęt było no po prostu okej. Saturn startował z ceną wyższą o $100, z pieprzoną dystrybucją, średnimi grami na start i był też trudny w programowaniu. Zresztą kilka miesięcy temu pieprzyłem o nim przez godzinę, tak więc zapraszam. Z kolei Nintendo 64 miało opóźnioną premierę i oni sobie tam ubzdurali jeszcze, że nie będą przechodzili z kartridży na płyty CD. Oficjalnie dlatego, że dłuższe czasy ładowania zepsułyby wszystkim zabawę, a nieoficjalnie dlatego, że mniej kasy niż z produkowanych przez nich kartridży i łatwiejsze piractwo zepsułyby im zabawę. No bo jak tu się bawić bez pieniędzy? I z tym piractwem to akurat mieli absolutną rację, z tym, że nie przewidzieli, że niektórzy twórcy gier chcieliby robić gry większe niż 8-megabajtowe i że może niekoniecznie im zależy na prestiżu obecności na platformie Nintendo, tylko po prostu na kasie i że być może jeszcze przed premierą ich konsoli zdążą się zadomowić gdzie indziej. Zresztą w Nintendo nadal się uważali za dyktatorów, którzy mogą robić wszystko, co im się podoba, tak więc wiele firm złośliwie postanowiło wyprowadzić ich z błędu i podjęli strategiczną decyzję pod tytułem Friendship with Nintendo is now over, now Sony is my best friend. Playak był tani i z tego, co czytałem na zagranicznych forach, to w pierwszych latach ludzie go naprawdę dosyć często kupowali właśnie z tego względu. Był prosty w programowaniu i jako, że Sony się chciało wszystkim przypodobać, to na początku nie brali od twórców gier zbyt dużo kasy za zaszczyt publikowania gierek na ich platformie, a czasami nawet płacili tę kasę, bo na przykład dokopałem się do takiej informacji, że za czasową ekskluzywność Mortal Kombat Trilogy zapłacili $12 milionów, tak więc no to nie Xbox by znalazł coś takiego jak Timed Limited Launch Console Exclusive Also Available on PC. Sony umieli też wykorzystywać okazję, bo na przykład jak zobaczyli automat Segi z Virtua Fighterem, to stwierdzili, że to będzie przyszłość gamingu i że muszą skupić się właśnie na 3D. Co jest dosyć zabawne, że w sumie Sega jak zobaczyła ten automat, to nie skłoniło ich to do podobnych refleksji. Jak historycznie związany z Nintendo Squaresoft stwierdził, że, bo wtedy karty na Nintendo 64 miały maksymalnie 8 mega, że 8 mega to jest jakieś 164 razy za mało na ich nową grę, to Sony bardzo chętnie ich przygarnęło, dofinansowali produkcję, zrobili kampanię marketingową i Final Fantasy VII było pierwszym takim prawdziwym światowym hitem w historii tej serii. I to był też moment zwrotny, dzięki któremu Sony zaczęło pokonywać Saturna już nie tylko w Europie i w Stanach, ale też w Japonii, czyli no w kolebce gamingu. I automatów z używaną bielizną. I Final był też chyba taką pierwszą dużą grą nowej generacji, czyli wtedy oni też musieli czekać ze 2 lata. Bo pamiętam, jak byłem dzieckiem, jak pożyczaliśmy jakieś gry, które wyszły w 95, 96 roku, to one już wtedy wydawały nam się antyczne i po prostu śmieszne w porównaniu z tymi, które przyszły później. No, Ridge Racer na przykład, pamiętam, że gadaliśmy, że jest fizyka jazdy tramwaju. Ale moim zdaniem to Sony dostawało tyle konsolowych eksów, przede wszystkim dlatego, że no, jakby to delikatnie powiedzieć, Playak się jako jedyny do nich nadawał. Zresztą wiele takich ekskluzywnych gier wychodziło też albo później, albo nawet w tym samym czasie również na PC-ty, tak więc tego też nie wynalazł Xbox. Ten Final 7, Driver, Colin McRae, Metal Gear Solid i oczywiście takie eksy też były i to było ich sporo, ale o najlepszych grach pogadamy sobie później, na przykład pojutrze. Myślę też, że ważne było to, że Sony doskonale sobie zdawało sprawę z tego, że gracze dorastają i gry jako medium też dorasta, bo wiecie, to tak działa zresztą do tej pory, że jesteś mały, kochasz Mario, potem kończysz 8 lat i zaczynasz być dorosły i grasz w Call of Duty, ale później kończysz 25 i znowu kochasz Mario, ale tam pomiędzy jest takie całkiem szerokie okienko, takie właśnie idealnie na jakieś Metal Gear Solid. I Sony ze swoimi reklamami i ogólnie podejściem idealnie trafiało w oczekiwania właśnie takich graczy. Podsumowując, opracowałem przełomowe równanie. Niska cena plus łatwe tworzenie gier plus dużo gier dla dorosłych plus tempa konkurencja równa się 102,5. A konkretnie 102,5 miliona egzemplarzy Playa, które zeszły na całym świecie, co czyni z niego do tej pory trzecią najpopularniejszą konsolę stacjonarną w historii. Za PlayStation 2 i PlayStation 4. Początek wielkiej dominacji. Konsola, dzięki której później przeszliśmy do tego, gdzie popełniliśmy błąd. I właśnie specjalnie na potrzeby tego materiału zamówiłem książkę z mojej ulubionej serii pełną historii i ciekawostek o PlayStation i właśnie specjalnie na złość mi jej jeszcze nie wysłali od 2 tygodni, tak więc
ale sam z siebie też swoje wiem i mogę wam powiedzieć na przykład, że Plejak żył, to znaczy sprzedawał się nieźle jeszcze do 2004 roku, czyli 10 lat od premiery. A ostatnią wielką zapowiedzią Sony na pierwszego Playa był Syphon Filter 3, który ukazał się dokładnie wtedy, co Metal Gear Solid 2 i na jego tle wyglądał jak, no, syfon, bez filtra. Wtedy te różnice między generacjami były naprawdę potężne. Dobra, zagrajmy już. Powiem wam, że gry z pierwszego Playa odpalonej na pierwszym Playu, a nie na żadnej innej konsoli Sony czy tam emulatorze, to nie widziałem już z 15 lat, a jako że grafika z czasów wczesnego 3D to zestarzała się mniej więcej jak kanapka zostawiona w plecaku na wakacje, to znaczy kiedyś wydawała się w miarę, ale później to już nawet z nostalgią byłoby to trudno przełknąć, tylko że ojciec każe, żebyście mieli nauczkę, to myślę, że będzie to niesłychanie intrygujące doświadczenie. A skoro się już tak cofamy w czasie, to na dzisiaj wybrałem grę, w którą nigdy nie grałem, a jest wybitną platformówką i prawdziwą ikoną całych lat 90. i pierwszego PlayStation, a mówię oczywiście o Geksie. Dobra, to jest najbardziej 90s'owa gra, jaką jestem sobie w stanie wyobrazić, bo uwaga, Gekon, który jest agentem specjalnym, tak cool i eleganckim i wyluzowanym, jak jesteście sobie w stanie wyobrazić, zostaje wciągnięty do telewizora, w którym przemierza parodię różnych filmów, seriali i programów telewizyjnych. Seria Gex to uniwersalna rozrywka dla całej rodziny. Dzieci dostają wspaniałą platformówkę, a ojcowie gwiazdę Playboya obsadzoną w głównej roli żeńskiej. I naprawdę to jest gra dla dzieci. Pomyślicie, że może nie przemyśleli tego, może to było przez pomyłkę. A kampania marketingowa wyglądała tak. Przecież pani by mi tego w kiosku nie sprzedała. Nawet teraz. Przy okazji jednym z bossów w tej części jest Święty Mikołaj, tak więc nie trzeba było już nigdy kupować niczego gnojom na święta, no bo przecież zabiły Mikołaja. Ja bym tak moim dzieciom powiedział. A dla ojców nie zabrakło też szczęśliwego zakończenia, bo w ostatniej scence przerywnikowej, bo podejrzałem, Gex i ta pani z Playboya uprawiają z Gex. Gextra. Zajebisty kolor. Chciałbym mieć takie życie jak on. Jakbyście się zastanawiali, to smartwatche wynalazł Gex. Czasami czuję, że mam taką kontrolę nad życiem, jak w tej grze nad kamerą. Czyli kurwa żadną. I sama gra niewątpliwie też jest Gextra, tylko że właśnie na 65-calowym telewizorze to moglibyście mi wkręcić, że to jest Ridge Racer i bym uwierzył. Tak więc na dzisiaj chyba starczy tych emocji. Idę, w kolejnych dniach będzie więcej ciekawostek. Uwaga, uwaga, możecie mieć coś za darmo do końca życia i wcale nie chodzi mi o negatywne myśli. Otóż, nasi kochani Mobile Vikings właśnie obchodzą 8 urodziny. Ja na przykład życzę im, żeby się nie zmieniali, bo już są zajebiści, a dlaczego są, to przeczytacie więcej w linku w opisie, w czymś, co oni sami napisali, no ale zgadzam się. Polecam w każdym razie. Z tym, że u nich jest jak u hobbitów, to znaczy jak oni mają urodziny, to oni innym rozdają prezenty. I w tym samym linku macie konkurs, w którym wystarczy, że napiszecie, dlaczego albo już jesteście, albo bylibyście idealnymi wikingami na ich pokładzie. I autorzy 8 najbardziej kreatywnych odpowiedzi dostaną darmowe, dożywotnie korzystanie z ich usług. To znaczy SMS-y, MMS-y, MMS-y, no wszystko jednym słowem. Pewnie za 50 lat jakieś hologramy wymyślimy, no to wtedy te hologramy też. Jedna osoba zgarnie też 2000 zł na elektrozakupy. Konkurs trwa do 15 grudnia. Zgłaszajcie się z mojego linka, bo oni wtedy będą wiedzieli, że to jest z mojego linka, tak więc help me please. A dzisiaj w retro tygodniu wieczorek poezji. Kombosy. Tego nigdy dosyć. Nie ma jak na PSX kumpli zaprosić. Czasem całe dnie, od wieczora do rana, konsola nagrzana, a my tniemy w Jackie Chana. Jacek Graniecki. Największy polski poeta od czasów pani Alutki. Dobra, wiem, chcecie mnie zlinczować za bluzę, ale założyłem ją, bo jest patriotyczna. I to właśnie miał być taki piękny gest, tylko że no bez przesady zaraz ją zdejmę, bo mi się robi dosyć gorąco. W każdym razie w sieci w milionie miejsc można przeczytać o tym, jakim to wielkim sukcesem Playak okazał się na przykład w Stanach, gdzie wesołe rodzinki tłumnie chodziły do centrów handlowych w sezonie świątecznym i kupowały sobie własne egzemplarze od Świętego Mikołaja i Śnieżynek. A dlaczego się nie mówi o tym, jakim sukcesem okazał się w kraju, w którym kupowało się go na giełdzie u Siergieja, który od razu jeszcze wlutowywał przeróbkę, trzymając szluga w japie, a później robił tak zwany bundle, czyli dokładał dwie gry, bo akurat z 600 nie miał wydać. Zmieńmy to. PSX-a do Polski sprowadziła firma Lancer, która później ogarniała też Dreamcasta i to było w 96 roku i na start Playak kosztował u nas 1599 zł.
To były wtedy dwie średnie pensje, a średnie pensje to były wtedy dobre pensje. Tak więc jakimś cudem na początku PlayStation przegrywało u nas bardzo trudną i zaciętą rywalizację z Pegasusem. Ale później do akcji wkroczyło już samo Sony i tak w 98, kiedy już na Playu faktycznie było w co grać, cena spadła do dosyć rozsądnych 600 zł. Niby nadal sporo, no ale gry były po 25, tak więc sumarycznie nie wychodziło tak źle, no nie? Co? To znaczy, oryginalne gry to kosztowały po 200, chyba że w platynowej kolekcji to wtedy po 100, no ale jednak zdecydowana większość gier w Polsce pochodziła ze stadionowej kolekcji, no i one właśnie były po 25. Konsole się kupowało głównie na giełdach, od razu z przeróbką, a oryginały to widziałem kilka razy u bogatych znajomych i u jednego kuzyna, który swojego playa nie chciał przerobić, tak więc przez 4 lata grał na nim 3 gry i do tej pory się czasem budzi z krzykiem w środku nocy, że 70 raz musi zaliczyć Porsche Challenge. Te czarne spody oryginałów, które nie służyły niczemu prócz styluwie, zawsze były dla mnie tak podniecające troszkę, ale zwykłe szare piraty też były niczego sobie. Był na nie taki popyt, że je normalnie tłoczyli, drukowali im piękne etykiety, które wcale nie były brzydsze od tych, a wręcz powiedziałbym, że były ładniejsze bardzo często. Okładki czasami tłumaczyli na język polski, a czasami nawet same gry miały nieoficjalne polskie tłumaczenia. Znaczy no, takie bardziej polskopodobne, ale zawsze coś. Jest to dokładnie ona! Fajnie! Mamy ją! Wychodziły też takie składaki po 4 gry na jednej płycie, z których ucinali na przykład filmiki albo muzykę i przez to się ich nie dało sensownie przejść, ale za to patrz mamo, 4 gry na jednej płycie, przyszłość jest teraz! Więc u mnie na przykład ten kuzyn, właściciel mojego PlayStation, bardzo często jeździł na wyprawy, questy po nowe gry i to, z czym wracał, zawsze było ogromną niespodzianką, bo na przykład serię Twisted Metal poznałem w taki sposób, że chciał kupić Tomb Raidera 2, ale chyba się skończyły, tak więc mu sprzedawca, no, podmienił płytę w pudełku na inną. Jestem mu bardzo wdzięczny. No ale skąd ten kuzyn albo ja wiedzieliśmy, że nie chcemy Twisted Metal, to znaczy później się okazało, że jednak chcemy, ale wiecie o co chodzi. Dlaczego rozważaliśmy, dajmy na to, Tomb Raidera 2? Bo w necie pisali? Ja wtedy nawet telegazety nie miałem. Ale właśnie. Gazety. Dobrze wiem, po co wchodzicie na kanały growo-technologiczne. Po przeglądy prasy gamingowej sprzed 25 lat. Z pewnością nie miało to absolutnie żadnego związku z niską ceną sprzętu i ultraprostym piractwem, ale PlayStation stało się u nas prawdziwą potęgą i właściwie to tylko dzięki niemu narodziła się w Polsce moda na magazyny o konsolach albo o tej jednej najlepszej konsoli. PSX Extreme, czyli ten jeden, który istnieje do dziś. W pierwszych numerach szata graficzna była okropna, ale za to redaktorzy nie potrafili pisać. Nadrabiali żenującym humorem, na którym ja z kolei uczyłem się czytać i jestem z tego dumny. PSX to byli ci luzacy, którzy organizowali imprezy dla czytelników ze striptizem, publikowali sprośne komiksy i często byli tak nieobiektywni względem gier i innych konsol, jak to tylko było możliwe. A i bardzo chętnie recenzowali wersję z importu, czyli z importu od Miszy z giełdy, no bo jak już Misza miał, no to trzeba było czytelnikom pomóc. Z takich moich wspomnień to oprócz tego, że każdy numer czytałem od dechy do dechy, to pamiętam, że wydawali też coś takiego, co nazywało się poradnik PSX Extreme i tam były opisy przejścia gier i do pierwszego numeru w gratisie można było wyrwać losową naklejkę na całą swoją konsolę i na przykład była taka z zajebistym motywem zajebistego Gina z Tekena. Ja trafiłem Tombi, Neo i później Neo Plus. To byli ci od początku multiplatformowi, poważniejsi, starali się być troszkę bardziej profesjonalni, ale zdarzało im się dosyć mocno jechać ironią, co dla 8-letniego mnie bywało ciężkie do wyłapania. Wkręcili mi na przykład, że PlayStation 2 będzie najpotężniejszym superkomputerem świata. Albo że Dreamcast to przyszłościowy zakup. Konsola, który, jak sama nazwa wskazuje, był o różnych konsolach i miałem chyba jeden numer i już niestety nie mam, a szkoda, bo gdybym miał, byłbym teraz bardzo zamożnym człowiekiem. Ogólnie historia jakoś troszkę zapomniała o tym, nie pamiętam też co było w środku. Podobnie jak o GameStation, bo tego akurat nie było w ogóle w mojej okolicy i do niedawna nie wiedziałem, że coś takiego istniało. Ale moja żona twierdzi, że GameStation to byłaby dużo fajniejsza nazwa dla konsoli niż PlayStation. Zgadzam się. PlayStation Plus, czyli jak wyglądały let's play'e walkthrough na YouTubie, kiedy nie wynaleźli jeszcze let's play'ów, walkthrough i YouTube'a. W tym magazynie skupiali się nie na recenzjach gier, tylko na opisach ich przejścia i odkrywaniu ich sekretów. A że czytelnicy często nie rozumieli po angielsku, a i po polsku bywało średnio, to takie wskazówki bardzo się przydawały. Pamiętam, jak z tym starszym kuzynem przechodziłem Silent Hill i moją rolą było właśnie czytanie mu krok po kroku opisu przejścia, a on tłumaczył mi cutscenki z angielskiego na polski. To jest gra, o której wciąż myślę nocami. Bo miałem
8 lat i była przerażająca i do tej pory nie śpię po ciemku. Dziękuję ci, Marcin. Swoją drogą to później zostawili oryginalny font, żeby nikt się nie skapnął, ale nazwę samego magazynu zmienili z PlayStation Plus na PlayerStation Plus, bo tam się ich Sony zaczęło czepiać o brak licencji. A Sony ich zaczęło cisnąć, bo istniał też drugi magazyn skupiony na opisach gier, PSX Fan, który należał do wydawnictwa, które wydawało też oficjalny polski PlayStation magazyn, czyli magazyn, który ze wszystkich był najbardziej premium, ponieważ co miesiąc była w nim płytka z demami gier i dlatego właśnie kosztował 25 zł. A to było wtedy tyle, ile teraz 4,5 stówy. Dlatego miałem całe dwa numery, które kupił mi tata, za co bardzo dziękuję, ale każde demko z nich przechodziłem po milion razy. I w tym magazynie część treści pisali w Polsce po polsku, żeby pasowały do naszej smutnej, szarej rzeczywistości, ale część też po prostu tłumaczyli z angielskiego. I pamiętam, że jako dziecko miałem ogromny problem, żeby rozróżnić, które są które. I na przykład byłem święcie przekonany, że nasza polska redakcja PlayStation magazynu ustawiła się na sesję Wipeouta z zespołem Foo Fighters. Tymczasem podejrzewam, że tak naprawdę to polska redakcja mogłaby sobie co najwyżej zrobić wywiad z Majką Jeżowską o tym, że gry demoralizują. W ogóle to a propos gwiazd, dzięki stronie strefa.psx.pl, którą Wam serdecznie polecam, bo jest prawdziwą kopalnią wiedzy o pierwszym playu, dowiedziałem się, że w telewizji polskiej leciał teleturniej Wirtualna Gra PlayStation. Żeby zapewnić mu długie i owocne życie, do pierwszego odcinka twórcy zaprosili Kaję Paschalską, no bo w końcu z klanem się udało. Powstał tylko ten jeden odcinek w historii. Obejrzałem to i już nigdy nie będę taki sam. To znaczy, jakbym zobaczył ten teleturniej mając 8-9 lat, to podejrzewam, że stwierdziłbym, że ja to już jednak nie chcę PlayStation, może kupię kiedyś babci na urodziny czy coś, ale ja to nie. Bo nie wiem, jak z gier wideo mogli zrobić coś tak absurdalnie nudnego. Ale była też interesująca konkurencja w nadmuchiwaniu materacy. Spójrzmy. No dobra, to akurat nie wyszło, ale ogólnie to prasy o Playu było wtedy tyle, że mogliby z niej ustawić cały duży dział w Empiku. Tylko niestety później większość tych magazynów pozdychała, bo na PSX-a już nic nie wychodziło, a PS2 na start w Polsce kosztowała 2700 zł, a większość czytelników miała jednak miesięcznie tak bardziej 27 zł, czyli akurat na oficjalny polski magazyn PlayStation i na batona. I sok. I maczugi. I cztery żelki. Wtedy jedzenie było tańsze. No, w każdym razie z tym playem w Polsce to było tak, jakby sequelem książki Sam naprawiam Fiata 125P było Sam naprawiam swoje Ferrari. Tak więc z pracy konsolowej później mieliśmy jeszcze Click konsolę Neo Plusa, który się dosyć długo ostał. Przez moment ten Playbox wychodził na licencji Maćka z klanu, a teraz został tylko PSX Extreme, którego wciąż kupuję, ponieważ jest jedyną rzeczą, która łączy mnie z dzieciństwem. Swoją drogą to też właśnie ze względu na wspomnienia wziąłem też pierwszą wersję PlayStation, a nie odświeżone PS1, które ukazało się w 2001 roku już po starcie PS2. Czy malutkie, zgrabniutkie PS1 byłoby dla mnie rozsądniejszym wyborem? Owszem. Co o nim sądzę? Znaczy, innymi słowy, mam sentyment do pierwszych wersji konsol stacjonarnych. Wszystkich. Gry na dziś. Kuzyn czasami kupował coś specjalnie dla mnie albo dla mojej siostry, a czasami też graliśmy w Silent Hill, ale generalnie miałem wtedy takie podejście, że dla mnie świetną grą było Gran Turismo 2, ale świetną grą była też platformówka Dawno temu w trawie. To była bardzo zacięta rywalizacja. I właśnie dlatego teraz kupiłem sobie jedną grę, o której zawsze marzyłem, a nigdy jej nie miałem, tak więc wreszcie moje życie jest kompletne. I jedną, która stała się dla mnie taką definicją filmowości i fotorealizmu w grach wideo. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Dobra, Jezu, przepraszam, byłem dzieckiem. Zresztą na starych telewizorach te kaprawe mordy wydawały się jednak troszkę ładniejsze. Ej, w ogóle teraz zobaczyłem, że to jest polska dystrybucja. Wcześniej jakoś tego nie widziałem, a dzieckiem będąc miałem amerykańską dystrybucję, to znaczy od Siergieja wersję NTSC, ale co ciekawe, to te wersje NTSC czasami działały lepiej niż palowskie, bo były w 60 klatkach, a palowskie tylko w 50, więc na przykład Tekken 3 palowski był wolniejszy, bo Europejczycy są głupsi najwyraźniej. Ej, ale tutaj nawet jest opis po polsku. Przepraszam.
Wiecie, wtedy w mojej ocenie tekstura twarzy zdjęta z aktora to już była od razu z miejsca grafika 10 na 10 i to, co jest tutaj, przebił dopiero ryj Maxa Payne'a, po zobaczeniu którego zacząłem marzyć o kompie. No, a że przy okazji ta gra to był Harry Potter, to z miejsca ocena całości też skoczyła do 10 na 10. I to w ogóle musiała być niesamowicie wymagająca produkcja, bo pamiętam, że zaliczyłem całą. A sama gra to była taka dosyć prosta platformówka i myślę, że jeżeli ktoś na przykład by mnie poprosił, żebym napisał encyklopedyczną definicję terminu 6 na 10, to posłużyłbym się właśnie tym przykładem. I Donald Duck Quack Attack. To jest taki chyba klon Crasha, w którym Donald ratuje Daisy i w ogóle to pamiętacie na przykład te maski z Crasha albo power-upy z Mario. Tutaj power-upem jest jak Donald się wkurwi, co zresztą widać na okładce, i wszyscy przed nim uciekają. Jak w życiu. Aha, zajebiście. Właśnie się okazało, że niektóre marzenia się nigdy nie spełnią, bo kupiłem tę grę po niderlandzku. Nie znam niderlandzkiego. Nazywam Niderlandy Holandią. Ja wiem, że możecie sobie myśleć, że granie akurat w platformówkę w języku, którym nie znam, to jest coś, z czym powinienem sobie poradzić, no ale... No ja chciałem grać w tę grę dla historii. Ej, bo już wyłączyłem kamerę, ale jednak specjalnie włączyłem jeszcze raz, tylko po to, żeby powiedzieć wam, że podoba mi się ta gra. I ja ją sobie chyba przejdę. Ja w ogóle od zawsze uwielbiałem platformery i jako dziecko w Crasha takiego to byłem lepszy niż jestem teraz. I ostatnia ciekawostka na dzisiaj. Pierwsza tak oficjalnie po polsku wydana gra na pierwsze PlayStation to była Księga Dżungli, rytmiczna, z matą do tańczenia, wydana w 2000 roku. Wtedy po raz pierwszy poczułem, że nasz kraj staje się potęgą. I jestem właśnie mega wdzięczny prasie growej, że dzięki niej ja to wszystko przeżywałem wtedy, kiedy się działo, a nie słyszę o tym z głupiego filmiku 20 lat później. Do jutra. Lepsze i najgorsze gry. Nie wszystkie, bo z paru względów do kilku chciałem wrócić jutro i pojutrze. To w ogóle będą takie mocno ciekawostkowe dni. Mówię, żebyście w tym momencie nie wyłączali. A teraz wreszcie pojedziemy klasyką, bo z jednej strony temat troszkę wyświechtany, no ale z drugiej, jeżeli bym nie wspomniał o Tekkenie 3 przez cały film, to byście mi, kurczę, wyświechtali w mordę. Ale zacznijmy od najgorszych gier, bo się nie wyspałem i muszę się wyżyć. Co się dzieje, jeżeli ludzie mają w życiu zbyt łatwo? To znaczy zero stresów, zero problemów, zero zmartwień, play włączony. No, zdaniem niektórych rośnie nam pokolenie płatków śniegu i przydałaby się wojna, żeby ludzie umierali na darmo bez sensu. Ale akurat jeżeli chodzi o konsole, to jestem radykalistą i jestem zdania, że przydałaby się taka karna generacja z samą Segą Saturn, bo PlayStation było zbyt proste w programowaniu, Sony było zbyt mało zachłanne i zbyt przyjacielskie i w rezultacie na Playa powstało całe mnóstwo gier, których budżet wynosił 5 zł, a twórcy i tak przepłacili. I chyba później dopiero Nintendo Wii się mogło równać z Playem liczbą krapów. Wybrałem 5 najciekawszych. Babsi 3D. Pamiętamy, że w latach 90. każda firma produkująca gry musiała mieć swoją własną, futrzastą, wyluzowaną maskotkę. To dodali w 5. poprawce do konstytucji USA. Gex, Krok, Sonic, Crash, Rocky Rodent, Osom Posom. Ale chyba właśnie jak zobaczyli to Osom Posom, to anulowali tę poprawkę. Ale Babsi the Bobcat jeszcze się załapał i na początku dostał kilka całkiem niezłych gier na Super Nintendo, a później zadanie przejścia w trzeci wymiar na PlayStation. I to było w czasach, w których nikt jeszcze nie wiedział, jak robić platformówki 3D, bo nie było jeszcze Super Mario 64 i twórcy Babsiego też nie mieli pojęcia. Tragiczne sterowanie, słaba kamera, a przede wszystkim w tej grze nic się nie dzieje i jeszcze twórcy zapomnieli do niej dodać tekstury, tak więc akcja rozgrywa się w... Wie gdzie, bo nie jestem w stanie powiedzieć, co to ma być. Babsi został zapamiętany jako największa ofiara ery wczesnego 3D, bo nawet wtedy każdy uważał tę grę za okropną. W tym samym roku wyszedł Crash. Teraz to już w ogóle ta gra jest tak przerażająca, że chyba przebiorę się za Babsiego na Halloween. W tym celu wystarczy zdjąć spodnie. A co ciekawe, w 2019 roku Babsi wrócił z nową grą, która jakby była człowiekiem, to właśnie wyciągnąłbym gaz pieprzowy. O dostojnym Cindy's Fashion World wspominałem już w moim materiale o grach wideo wartych fortunę. Co? To jest produkcja o malowaniu paznokci i robieniu zakupów z przyjaciółkami, ale jest lepsza niż rzeczywistość, bo całość można przejść w 20 minut. Mówię to jako introwertyk. W każdym razie Cindy's Fashion World ukazało się dopiero w 2004 roku. Nakład był bardzo ograniczony i w tej grze było tyle błędów, że na niektórych modelach pierwszego Playa w ogóle się nie włączała. I właśnie z uwagi na ten spektakularny sukces wersja na europejski rynek kosztuje teraz 6000 zł. Sprawdźcie strych, bo może macie gdzieś taki skarb. Chociaż jakbyście znaleźli w szafce ojca, to chyba trochę takie ambiwalentne odczucia. Kiss Pinball, legendarny zespół rockowy Kiss. Dwa stoły,
Przekleństwa. Tak się kończy, jak pomysł na grę weźmie się z generatora. Nie jest jakoś super trudno zrobić ciekawy i niezły pinball, bo to jest na przykład do tej pory najlepsza gra w historii Microsoftu, ale ten akurat miał małą zawartość i totalnie spieprzoną fizykę. W sensie piłeczka utykała w jakimś miejscu i musieliście resetować całą grę, bo trzęsienie telewizorem nic nie dawało. A i najlepsze, otóż w Kiss Pinball nie było muzyki Kiss. Wiem, że do Monopolu Metaliki też nie dają płyty Metaliki, ale no kur... Dalej chciałem już mówić o grach, które potencjalnie mogły się komuś wstępnie podobać i ktoś mógł czekać na ich premierę i dopiero po tej premierze się okazywało, że musi je oddać koledze sadomasochiście. Mortal Kombat Special Forces. Czy mieści się wam w głowie, że w dzisiejszych czasach wychodzi gra ze znanej i cenionej serii, która ma średnią ocenę około 30? Kurde, to mi trochę psuje narrację. W każdym razie zdarza się rzadko, ale twórcy Mortal Kombat podołali zadaniu. Gra ukazała się w 2000 roku i sprawiła, że zacząłem żałować, że pluskwa milenijna jednak nie unicestwiła ludzkości, chociaż Mortal Kombat było dosyć blisko. To była chodzona bijatyka polegająca na napierdzielaniu trzech przycisków na zmianę i w sumie tyle, chociaż przy okazji była jeszcze brzydka i głupia i miała beznadziejną kamerę i nie uratował jej nawet gościnny występ wujka Festera. Midway od początku sprzedawało ją po $20 zamiast 50, ale zdaniem większości recenzentów to i tak było tak, jakbyście za te dwie dychy kupili sobie kilogram kupy tylko dlatego, że była przecena z 5. The Simpsons Wrestling. Kocham Simpsonów, Simpsonowie mieli dobre gry, kocham pierwsze PlayStation, kocham arcade'owe bijatyki, kocham cel-shadingową grafikę, ale już kiedyś na przykład zmieszałem budyń z pizzą i właśnie wtedy odkryłem, że czasami nawet kilka dobrych rzeczy razem daje gówno. Dlaczego w ogóle wrestling o Simpsonach? Przecież w kreskówce nigdy nie było takiego wątku. A, bo ten tytuł przygotowali doświadczeni w tym gatunku twórcy MTV Celebrity Deathmatch. Z gry na grę radzili sobie coraz lepiej. Wrestling wyglądał obrzydliwie, miał grafikę narysowaną w paincie, był totalnie niezbalansowany, ale nie zabrakło też elementu dla taktyków. Czyli na przykład mnóstwa ataków do wyboru. A konkretnie 3. Ale wszystkie były śmiercionośne, ponieważ w grze zabrakło opcji bloku. Z plusów to można przechodzić z zamkniętymi oczami albo klepiąc jeden przycisk stopą. No i to Simpsonowie, więc... chyba wezmę. Z kolei, aby odkryć najlepsze gry, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii PlayStation, sięgnijmy po PlayStation Classic i wyrzućmy je do śmieci. No, lubiłem Tekena, lubiłem Tonego Hawka, dobre gry są nudne. Dobra, Jezu, spokojnie, poszukamy na Metacritic. Gran Turismo, wybitne, ale wolałem 2 i pamiętam, że w ogóle przechodziliśmy z kuzynami wyścigi na 99 okrążeń i się zmienialiśmy w trakcie. I byłem też w siedzibie twórców Gran Turismo w Japonii, służbowo, kiedyś, piękne czasy to były, i opowiadali mi, jak robili do pierwszych gier modele aut na podstawie resoraków. A i nie zapomnę, jak jechaliśmy na wakacje rodzinne i zatrzymaliśmy się w McDonaldzie, najpiękniejszy dzień mojego życia. I w McDonaldzie leciało My Favorite Game akurat, czyli kawałek z Gran Turismo 2, świetny. I miałem takie, mamo, ten kawałek był w grze, to znaczy, że gry są poważne. Final Fantasy IX to wyszło już po premierze PS2, to jest moja ulubiona część z 3 na PSX, miała taki baśniowy klimat, ale właśnie pamiętam, że polscy recenzenci narzekali na to i robili sobie podśmiechujki, że główny bohater ma ogon i w ogóle to wygląda jak baba i dokąd ten świat zmierza. A Vivi to jest wciąż najsłodsza postać w historii gier. Chrono Cross nie grałem, ale też to jest wybitne RPG. Metal Gear Solid to chyba najbardziej filmowa i dorosła gra ówcześnie. Street Fighter, Castlevania, o i właśnie tego sukinsyna Castlevania chciałem kupić, bo ten gatunek gier, Metroidvania, to tamto Vania wzięło się właśnie od Symphony of the Night. Tylko że ludzkości się oczy otworzyły, jak tej grze już się zamknęły. Tak więc ona kiedyś sprzedała się średnio i teraz kosztuje ja ale ile złotych? Dalej Wipeout, Spyro, Tomb Raider, Resident Evil, Crash, Silent Hill. No to właśnie na PS1 się urodziło całkiem sporo serii gier, które nawet jeżeli teraz już nie są wyłącznie na playa, to w głębi serca wiemy, że właśnie tam jest ich miejsce. A dzisiaj zagram sobie w ceniony ekskluzyw marki PlayStation, którego przejęcie na początku wzbudzało pewne kontrowersje, ale teraz już spokojnie czekamy na drugą część, która podobno ukaże się w 2023 roku. I oczywiście mowa tutaj o Spider-Manie. I też nie miałem pojęcia, że wyszedł Spider-Man na pierwszego playa, a tu się okazuje, że nie tylko wyszedł, ale był też najwyżej ocenianą grą o superbohaterach, jaka kiedykolwiek zawitała na tej platformie, a że zawsze Spider-Mana kochałem, no to musiałem kupić i musiałem sprawdzić.
W sumie to jestem idiotą, że założyłem dzisiaj koszulkę z Kaczorem, jak wczoraj grałem w Kaczora, a dzisiaj powinienem ze Spidermanem, a pewnie jutro ją założę. No kur... Tak, bardzo skrótowo, to esencja, czyli skakanie między budynkami na pajęczynie i nawalanie się po mordach, jest, no... Jest, a to już jest znacznie więcej niż się spodziewałem, tak? Więc całkiem nieźle się Spider-Man trzyma. I Colin McRae, Rayleigh 2.0. Na okładce piszą, że Der Kunis aller Rayleigh Simulationen fahrt sich besser denn je. Miałem kiedyś niemiecki, to jest chyba coś o wskrzeszaniu Hitlera. W każdym razie, kiedy byłem dzieckiem, to przegrałem w to pewnie z 1000 godzin spokojnie. Pamiętam, że do tej gry musiałem troszkę dorosnąć, bo na początku to się nadawałem tylko do Need for Speeda, a tutaj jednak trzeba było potrafić prowadzić i na przykład też rozróżniać strzałeczki w różne strony. I no nie ma tutaj żadnych, nie wiem, cofania czasu jak w Forza Horizon, bo cofanie czasu w Forza Horizon to jest cofanie ludzkości w rozwoju. Gry mają być trudne. Teraz jestem 13 z 16, zajebiście. I powiem wam, że nadal mi się bardzo przyjemnie jeździ. W końcu przyszła, łaskawie, ta książka cholerna, ale to idealnie, że dzisiaj, bo dzisiaj chciałem zrobić nam dzień kolekcjonera, czyli krótki poradnik, jak zapłacić 300 zł za coś, za co inni płacą 400, a tak naprawdę jest warte 4. W tej książce jest cała historia Playa, są wywiady z twórcami gier, ale mnie najbardziej interesuje sekcja z wykazem dziwnych akcesoriów kolekcjonerskich pierdółek i wydań specjalnych gier na PlayStation, która jest tutaj. I tak, dzisiaj założyłem koszulkę ze Spider-Manem, a jakby coś, mam też kubek. Wiecie na przykład, jakie są dwie najdroższe edycje limitowane Playa, oprócz tej słynnej, którą wydali na 10 milionów konsol i o której już mówiłem w innym filmie? Pierwsza oddaje swoisty hołd jednej z najlepszych gier w całej bibliotece PlayStation. I oczywiście mam na myśli Facetów w czerni. Druga to edycja limitowana zespołu Formuły 1 Jordan i w tej chwili jedna jest na eBayu. Kosztuje 7000 dolarów. W czasach pierwszego Playa kolekcjonerki zwykle nie były jakoś mocno kreatywne, ale sam fakt istnienia czegoś takiego, głównie w Japonii oczywiście, istnienia przedmiotów kolekcjonerskich dla fanów gier sprawiał, że serce zaczynało bić mi szybciej. Tak samo jak usłyszałem, że na przykład wychodzą komiksy Tomb Raider i Tekken. A prawdziwym waleniem, i to nie tylko serca, z pewnością mogło skończyć się obcowanie ze zbiorczymi wydaniami Tomb Raiderów, które przedstawiały Lara Croft jako pełnowartościową, odważną, pewną siebie heroinę z krwi i kości. I wielkiej dupy i cyców i półnagą, no ale to chyba jedno drugiemu nie szkodzi. Dobra, ta książka to nie był głupi zakup, kochanie, bo dzięki niej o paru rzeczach sobie przypomniałem, a o paru się dowiedziałem. Na przykład przypomniałem sobie, że jako dziecko marzyłem o PS One z dołączanym monitorkiem do przenośnego grania i że wydali nawet przejściówkę do zasilania go ładowarką samochodową, tak więc w tamtych czasach żony nie miał nad mężami żadnej władzy. A jeszcze w dalekiej Japonii, bo to były te czasy, w których my używaliśmy Nokii 3020, a oni mieli telefony lepsze niż teraz te tańsze Redmi Note'y, mogli podłączyć sobie PS One do internetu przez komórkę i na przykład odpisywać na maile. I pisanie na DualShocku to jest wprawdzie niezmiennie współczesna reinterpretacja mitu o syzyfowych pracach, ale dało się. Tutaj mamy wczesne projekty pierwszego logo PlayStation, no i oczywiście teraz to każdy z nich wydaje się mega dziwny, ale pewnie w alternatywnym wszechświecie któryś z nich wykorzystali. Ale z drugiej strony tam pewnie PSX był też ostatnią konsolą Sony, a ludzie teraz grają na 3DO3 i atakują ich zmutowane motyle. W ogóle to zauważyliście, że jakiś czas temu Sony zmieniło kształt literki A w logo PlayStation. To jest taka ciekawostka, którą możecie zaimponować, no w sumie na pewno nie dziewczynie. Dziewczynie o tym w ogóle nie mówcie. Przypomniałem sobie, że w Chinach mieli wersję PlayStation, która odpalała filmy na VCD, a VCD to było takie DVD, tylko gówno, to znaczy filmy na płytach, ale z jakością bliższą kasetą VHS. Pamiętam, że w Polsce w sumie też dosyć popularne były filmy w takim formacie, więc trochę szkoda, że taka wersja PSX-a nie pojawiła się też na innych rynkach, ale i tak każdy nazywał PSX-a multimedialnym kombajnem, chociaż tak naprawdę to jedyne, co potrafił oprócz odpalania gier, to było odpalanie płyt z muzyką, ale swoją drogą to pierwszy model Playa, czyli SCPH coś tam, uchodził za rewelacyjny audiofilski odtwarzacz płyt CD, bo miał świetny przetwornik audio. I sam słuchałem płyt CD na PlayStation i do dziś wspominam bardzo ciepło właśnie tę wspaniałą jakość i wizualizację powodujące padaczkę. I na koniec, o tym nie wiedziałem, istniała taka firma Lightspan, która wydawała gówniane edukacyjne gierki 2D, w których na przykład próbowali udowodnić, że każde dziecko ma szansę na sukces i siedmiokrotnie polegli i sprzedawali te gierki nawet nie naiwnym rodzicom, tylko naiwnym szkołom. Brali za nie kupę kasy, ale przynajmniej dzięki temu w Stanach wykorzystywali PSX-a jak komputer, czyli do nauki.
Z drugiej strony ja na informatyce grałem w skoki narciarskie, więc w Polsce też nie było tak źle. I co ciekawe, teraz sobie otworzyłem eBay i kiedyś ta firma kosiła po kilkanaście tysięcy dolarów per szkoła za te gówniane gierki, a teraz one są dosyć tanie, tak więc może sobie kupię i zrobimy jakiś let's play. O, i właśnie tak płynnie możemy przejść do cen. I dla mnie nową największą tajemnicą wszechświata, gdybym mógł zadać Bogu jedno pytanie, zapytałbym go, jakim cudem kiedyś w Polsce nikt nie miał oryginalnych gier na playa i każdy miał przerobionego playa, a teraz na portalach aukcyjnych są same nieprzerobione playe i tysiące oryginalnych gier. Ogólnie to jeżeli nie macie celów kolekcjonerskich, to nie ma teraz za bardzo sensu kupować PSX-a, bo w te same gry często w lepszej jakości pogracie i na PS2, i na PS3, i bez płyt na Vicie i PSP, tak więc no, ja kupiłem, bo jestem zakupocholikiem, pomóżcie. Jakby coś, to w większości płyty z grami są, no może nie tanie, ale w akceptowalnych cenach, bo te wszystkie największe hity, jak Gran Turismo, Tekken, Crash, Tomb Raider, Final Fantasy, one kosztują tak od 5 dych do może 150 zł, tylko że tak właśnie pechowo wyszło, że wszystko, co mnie interesuje, to albo nie ma tego w ogóle, albo kosztuje 15 miliardów. No bo tak, gry w longboxach. Prawie nikt o tym nie wie, ale na początku życia PSX-a w Stanach gry sprzedawali w takich pudełkach jak gry na Sega Saturn. I później zmienili na te mniejsze, które znamy wszyscy, no ale troszkę takich wyszło. I one nawet nie są aż tak drogie, no ale w Europie prawie ich nie ma. O Castlevanii już mówiłem, a poza tym czaiłem się jeszcze na VIP Ribbon, czyli taką bardzo oryginalną gierkę, którą musieliście wyjąć z napędu playa i w jej miejsce włożyć dowolne CD z muzyką i wtedy plansze w tej grze zmieniały się na podstawie tej muzyki. Jakoś mi się tak ten oszczędny styl graficzny wbił w głowę, jak byłem mały. Nie wiem, może dlatego, że tylko do tej gry potrafiłem rysować fanarty. Legend of Dragoon chciałem, to miała być taka odpowiedź samego Sony na Final Fantasy, z tym, że wyszedł z tego troszkę nie wypał, ale ja akurat demko przechodziłem 80 razy i podobało mi się bardzo. Tylko, że teraz też jest drogie. Chciałem już nawet to pierdolone Tombi, żeby pasowało mi do naklejki na konsolę, ale ile? W ogóle co on robi tej świni? Chciałem wziąć Vagrant Story, czyli jedną z najładniejszych gier na playa, o której zawsze marzyłem. 400. No to stwierdziłem, że jak już mam wydać 400 na coś absurdalnego, to niech przynajmniej to będzie coś naprawdę absurdalnego. Tak więc Pocket Station, moi kochani, jedno z największych marzeń mojego dzieciństwa, wyrwałem na eBayu w idealnym stanie. To była karta pamięci do PS1 z wbudowanym ekranikiem, zegarkiem, alarmem i podczerwienią, na którą mogliście pobierać różne minigierki, które dodawali do niektórych dużych gierek. A tak jednym słowem to podpieprzyli pomysł Sega. W Japonii mieli na to prawdziwy szał, bo było przeurocze i Sony nie wyrabiało z produkcją, a później to już było za późno, tak więc mimo zapowiedzi Pocket Station nigdy nie trafiło ani do Stanów, ani do Europy. Do teraz. I właśnie z tego powodu, z kilkoma wyjątkami, jak na przykład hodowanie stworka w Finalu 8, tylko japońskie wersje gier te obsługiwały. I ja na przykład zawsze marzyłem o minigierce z Crasha Trójki, no ale no, nie było mi dane. I pewnie teraz się zastanawiacie, cóż takiego mogę zrobić z takim Pocket Station, skoro mam europejską konsolę, a podłączenie karty pamięci na przykład do kompa nie jest takie łatwe. Zgadza się. Gówno. Mogę używać jako zwykłej karty pamięci albo nie wiem, nosić sobie jako breloczek przy kluczach i to w sumie chyba nie jest głupi pomysł i może zrobię osobny film, bo o Pocket Station to myślę, że z 10 minut spokojnie byśmy mogli gadać. A no i jeszcze jedna ciekawa sprawa, otóż ten kocur z pudełka jest maskotką PlayStation, a w tych czasach głównie PlayStation Network, ale tylko w Japonii, a poza Japonią właściwie nikt go nie kojarzy. A to dlatego, że pierwszy raz pojawił się w grze Doko Demo coś tam, której w Japonii opchnęli 1,5 miliona sztuk właśnie z uwagi na jej ciekawą obsługę Pocket Station. Obejrzałem 20-minutowy gameplay i teraz wciąż nie mam pojęcia, co to właściwie jest, ale wygląda troszkę jak Animal Crossing. A najdroższą grą, którą kupiłem, jest Crash Bash, bo kiedyś go uwielbiałem, bo myślę, że multiplayer wciąż może być całkiem spoko, a mam przejściówkę na 4 pady i już większy problem to będzie zrobić sobie taką życiową przejściówkę na to, żeby mieć 3 znajomych. I generalnie no, do tej pory nie doczekała się ani żadnego remake'u, ani remastera, tak więc stwierdziłem, że może warto i zapłaciłem 150 zł, a kiedyś nówka kosztowała 100, tak więc no, inflacja. To jest taki bardzo fajny, imprezowy zestaw minigierek, troszkę w stylu Mario Party, z tym, że tutaj pomyśleli również o osobach, które tylko sobie wyobrażają, że mają znajomych i imprezy, tak więc jest też rozbudowany tryb dla pojedynczego gracza. To był pierwszy Crash, za którego nie odpowiadało Naughty Dog, to był ostatni Crash na PSX-a. To był, zdaniem wielu osób, początek końca tej wspaniałej serii gier, a zdaniem 9-letniego Michała najlepsze, co spotkało go w życiu. Do jutra.
Ale właśnie, bo wczoraj skończyliśmy na 9-letnim Michale, a pewnie też pamiętacie, jak byliście mali i mówiliście sobie: jak będę duży i będę miał pieniądze, to kupię sobie wszystkie gry świata i jeszcze wszystkie słodycze pod słońcem. Bo teraz właśnie ludzie, którzy myśleli w ten sposób w czasach panowania pierwszego Play'a, są, i przepraszam, że to powiem, starzy. I wprawdzie większość z nich, przepraszam, że to powiem, ale nie stać nadal na wszystkie gry świata ani wszystkie słodycze świata, ale to nie znaczy, że na ich nostalgii nie można zarobić. I właśnie dlatego w ostatnich latach w formie remake'ów i innych remasterów wraca całe mnóstwo gier z PSX-a. I chyba moje ulubione podejście to jest to, kiedy gry są odświeżone w ten sposób, że wyglądają tak, jak zapamiętałem je z dzieciństwa, ale tak naprawdę to robili je właściwie od nowa, żeby właśnie nie wyglądały tak, jak serio wyglądały w moim dzieciństwie. Na przykład trylogia Crasha i później Crash Team Racing to było prawdziwe złoto, bo zagracie na każdej współczesnej platformie. Ceny od początku były bardzo atrakcyjne i ogólnie to dla takiej trylogii GTA to te remake'i są, kurczę, synem koleżanki ich starej, bo właściwie wszystko robią lepiej. Podobnie trylogia Spyro, i ja akurat nigdy nie miałem Spyro na własność, ale było wbudowane demko w Crasha Trójkę i żeby je odpalić, trzeba było wpisać sekretny kod. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, kwadrat. Tak? Pamiętam i grałem w niego milion razy. Medieval, czyli platformówka o takim kościotrupie bohaterze z przypadku, troszkę w stylu Tima Burtona, uwielbiałem i do dziś pamiętam piękny letni dzień, grill rodzinny. Jak się nażarłem mięcha i później grałem w to przez cały wieczór, to był najlepszy dzień mojej egzystencji. I właśnie ta gra też ostatnio wróciła na PS4, ale te czasy nigdy nie wrócą. Parappa the Rapper. Jak u nas w Polsce rapowali o psach, to w Stanach modne było rapowanie psami. Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2. Piękna sprawa, moja gra roku. Zeszłego roku. Najlepsza na ziemi. Tej ziemi. W trochę inną stronę poszły Resident Evil 2 i 3. Swoją drogą to niedawno ukazała się w Polsce fajna książka o historii Residenta. I Final Fantasy 7. Pytacie, czy nabieram się na takie tanie chwyty i czy daje się doić? Skądże? Ja to, jeżeli mogę złożyć zamówienie, to bardzo chętnie zobaczyłbym jeszcze odświeżony Twisted Metal, Silent Hill Legacy of Kain, Fear Effect, Parasite Eve, ale póki co to zamiast tego Sony dało mi plaskacza w mordę w formie PlayStation Classic, czyli mikrokonsolkę, której udało się samodzielnie zatrzymać trend popularności mikrokonsolek, bo Nintendo zrobiło kawał dobrej roboty z NES-em i później z NES-em, tak więc Sony stwierdziło, że oni też chcą, tylko że właśnie no im tak nie do końca wyszło. Na pudełku z dumą piszą: oto 20 najlepszych gier na konsolę PlayStation, ale gdyby to było 20 najlepszych gier na konsolę PlayStation, to byśmy teraz robili retro tydzień o tym, dlaczego Sony przegrało i gralibyśmy na co dzień na 3DO3. Znaczy, nie są złe, no jest kilka klasyków, ale pewnie mieli problemy ze zdobyciem licencji na te najciekawsze gry. I pady są te pierwsze, a nie DualShocki, i opcji graficznych żadnych nie ma, i sama emulacja działa tak 5 na 10, bo czasami zamula albo coś źle pokazuje. To jest jeden z tych produktów Sony obok PlayStation TV, który najpierw był zbyt drogi, później nikt tego nie chciał nawet za dwie dychy, a teraz znowu zaczyna robić się drogi, bo się ludzie pokapowali, że można dosyć łatwo wgrywać tutaj własne gierki. I w takiej formie i tanio to już jest no całkiem milutki i przyjemny powrót do dzieciństwa. W ogóle to widziałem w necie już wiele razy, taką niesłychanie mądrą maksymę, że granie w gry z dzieciństwa nie sprawi, że poczujemy się tak jak wtedy. To bzdura, bo mnie od blisko roku tylko retro tydzień trzyma przy względnym zdrowiu psychicznym w tych beznadziejnych czasach, tak więc jeżeli macie ochotę, kupujcie śmieci i grajcie. A wspaniały pierwszy Play'ak. Kiedyś sprawił, że gry nagle dostały tak dużą publikę jak nigdy wcześniej i że samych gier też było więcej niż kiedykolwiek wcześniej, bo ukazało się na niego 2400 tytułów, które razem zajmowały 1,5 terabajta, czyli tyle, ile teraz dwugodzinna kampania w Call of Duty. DualShock zdefiniował kształt i funkcję współczesnych padów. Narodziło się mnóstwo kultowych do dziś serii gier. Pojawił się pierwszy raz Polygon Man, który był pierwszą maskotką PlayStation, ale ostatecznie no, przegrał z Babsim. W każdym razie dzięki temu wszystkiemu Play'ak jest z nami do dziś. I gdybyśmy mieli go tak dokładnie przedstawić, to ten odcinek trwałby dłużej niż ta kampania w Call of Duty. Ale jeżeli nigdy nie mieliście z nim do czynienia, to zachęcam do zapoznania się z najlepszymi grami, ale właśnie głównie przez te remastery, remake'i albo ewentualnie na emulatorach. Bo na oryginalnym pierwszym Play'u to tekstury mają Parkinsona i ogólnie tak bleh, trochę. Ogólnie gry z wczesnego 3D to troszkę jak brzydcy ludzie, to znaczy nie skorzystały specjalnie z przejścia w epokę HD, bo nawet jeżeli widać je lepiej, no to tylko lepiej widać, jakie są brzydkie.
Co nie zmienia faktu, że PSX-a kocham i jestem dumny z tego, że mogę w końcu postawić go sobie na półce i no tak realistycznie to pewnie raz na pół roku pomyśleć, że może go kiedyś włączę, a tak serio to nie włączyć go już nigdy do końca życia. Ale wy możecie do końca życia mieć Mobile Vikings za darmo, przypominam, tak więc więcej info w opisie. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.